Witam serdecznie w kolejnej recenzji. Tym razem odcinek będzie poświęcony książce Państwo Islamskie, ISIS. Historia powstania, taktyka działania. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Danielewicza. Tak sobie myślę, że ktoś może odnieść wrażenie, że znajduje przyjemność w czepianiu się. Tak jednak nie jest. Recenzowana dzisiaj książka mnie mocno zasmuciła. Kupiłem na szczęście po przecenie na stronie wydawnictwa, więc było połowę tańsze od ceny okładkowej. Myślałem, że nada się do pracy ze studentami. No i w sumie nada się, tylko że na seminarium jako negatywny wzorzec pisania prac. Napisałem jej naukową recenzję, która parę dni temu ukazała się na łamach Clio. Link do niej znajduje się oczywiście w opisie niniejszego filmu. Po wstępie czas przejść do omawiania samej książki. Na początek omówienie spisu treści, dość istotne w przypadku pracy zbiorowej zwłaszcza. Autorem wstępu jest Krzysztof Danielewicz. On również napisał pierwszy rozdział pod tytułem Historia powstania oraz ewolucja działalności państwa islamskiego, w nawiasie Islamic State, IS. Na początku mamy informacje o działalności Zarqawiego do 2003 roku, później opis wojny w Iraku, w 2003 oczywiście w kontekście państwa islamskiego, bez wchodzenia w szczegóły, co zresztą zrozumiałe. Następnie powstanie, upadek pierwszego państwa islamskiego 2006-2010, więzienie w Camp Buka i jego znaczenie dla powstania ISIS, restrukturyzacja ISIS pod rządami Abu Bakra al-Baghdadiego, reaktywacja działalności ISIS po 2010 roku oraz historia powstania z działalności ISIS w Syrii. No i na końcu Krzysztof Danielewicz zamieścił podsumowanie. Autorem kolejnego rozdziału pod tytułem Podział kompetencji w ramach struktury IS oraz ich wpływ na poziom efektywności prowadzonych działań jest Rafał Zgryziewicz. I tu omówił strukturę kluczowych komitetów IS, regiony administracyjne IS, dalej departamenty komitetu zarządzającego, struktura mediów oraz biura i rady komitetu zarządzającego. Kolejnym rozdział poświęcony działaniom psychologicznym IS napisał Andrzej Szymański. Tu znajdują się informacje takie jak wizerunek IS, operacje psychologiczne, struktura medialna, produkty, symbolika oraz wnioski. Metodami komunikacji zajął się Jacek Laszman. Mam nadzieję, że czytając nazwisko z niemieckiego zrobiłem to prawidłowo. Omówiono wprowadzenie, wykorzystanie internetu, poradnik bezpieczeństwa dla zwolenników IS, maskowanie sieci, ochrona prywatności, komunikatory internetowe, programy szyfrujące, dyski przenośne, telefonię komórkową, chmury internetowe, szyfrowaną pocztę elektroniczną, inne komunikatory, metody walki z państwem islamskim sieci, odpowiedź IS oraz wnioski. Generalnie na tym się znam najsłabiej, być może dlatego, ale niekoniecznie. Może to po prostu był w miarę dobry tekst. Przyjemnie mi się go czytało. Jedyne pewne niebezpieczeństwo, zaniepokojenie to to, że autor uważa, że państwa powinny mieć jak najdalej idące kompetencje, jeżeli chodzi o kontrolę korespondencji prywatnej swoich obywateli, rzekomo do walki z terroryzmem. No ale oczywiście wiadomo, że to będzie tylko margines wykorzystywania takiego potencjału, jeżeli go państwo otrzymają. Autorem przedostatniego rozdziału pod tytułem Działalność państwa islamskiego we Francji w latach 2014-2016 jest Marcin Senko. Oczywiście Krzysztof Danielewicz w wstępie nie wyjaśnia, dlaczego zajął się Francją. Próbuje to wyjaśnić Marcin Senko w swoim artykule, ale moim zdaniem, mimo iż Francja jest rzeczywiście dość istotna, no to nie może się równać pod tym względem ze Stanami Zjednoczonymi. Należałoby omówić przede wszystkim terroryzm w Stanach Zjednoczonych. Więc Marcin Senko przedstawił kwestie takie jak genezę terroryzmu we Francji, dlaczego Francja, obowiązujące rozwiązania prawne i organizacyjne we Francji w zakresie zwalczania terroryzmu, ataki terrorystyczne we Francji w latach 2014-2016, no i wyciągnął z tego wnioski. Następnie Agnieszka Czarnota-Huglukt, chyba to jest holenderski, ale tego języka nie znam, więc przepraszam, jeżeli przekręciłem. Zajęła się kwestiami takimi jak źródła finansowania państwa islamskiego, czyli potrzeby finansowe IS oraz podatki, kidnapping i artnapping, fundatorzy, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, pożyczki studenckie, konsumpcyjne, zasiłki, ropa naftowa, gaz i inne surowce naturalne, wyłudzenia VAT oraz transfer środków finansowych. Tu się również na tym nie za bardzo znam, więc to się w miarę dobrze czytało. Dalej mamy bibliografię, także są ilustracje oraz mapy. To, czego brakuje, to brakuje zakończenia i podsumowania, tak? To niestety jest wada tej książki. Luźne rozdziały, nie spięte spójnie. I to widać nawet na etapie spisu treści. Biorąc pod uwagę fakt, że temat publikacji jest aktualny, nic dziwnego, że korzystając głównie z materiałów dostępnych w sieci internet, udało się autorom zebrać pokaźny materiał bibliograficzny.
czas na jego krótką analizę. Jak wspomniałem, bibliografia książki jest bardzo obszerna. Została podzielona na raporty, najnowsze dokumenty oraz opracowania. I warto byłoby jednak podzielić klasycznie na źródła i opracowania. Ewentualnie można byłoby jeszcze wydzielić rzeczy drukowane, czyli bibliografię od rzeczy w internecie, netografii, tak, ale wtedy chyba w tej bibliografii za dużo by nie zostało, ponieważ tak pobieżnie przeglądając, ogromna większość to są materiały internetowe. Warto byłoby również do źródeł dodać to, co Państwo Islamskie pokazywało na zewnątrz, tak? Czyli wszelkie materiały publikowane przez Państwo Islamskie są przecież źródłami, a to jako takie nie występują. Jeżeli chodzi o języki, to zdecydowanie przeważa angielski. Można znaleźć również pozycje w języku polskim czy francuskim. No, brak materiałów po arabsku. Niestety, tak? Może się to wydawać zarzut dość dziwny, ale weźmy pod uwagę, że to są strony internetowe, a dotarcie do strony internetowej w języku arabskim nie jest zbyt skomplikowane, wystarczy wpisać ar.wikipedia.org i już mamy jakąś stronę po arabsku. Wracając do języków, zauważyłem teraz, że ostatnia pozycja jest po holendersku, więc przynajmniej jedna publikacja w języku holenderskim się znalazła, także to należy go też dodać jako język bibliografii. Książka jest bogato ilustrowana i zapatrzona w mapy, należy zatem powiedzieć kilka słów o stronie graficznej tej publikacji. Jeżeli chodzi o ilustracje, są to zdjęcia wykonane przez Krzysztofa Danielewicza w czasie jego pobytu w Afganistanie. Bardzo ładne zresztą, ale średnio chyba pasujące do kwestii Państwa Islamskiego, które powstało na terenie Iraku i Syrii. Niemniej jednak są zdjęcia Roberta Smagi, właśnie wykonane w Iraku w 2004 roku. Oprócz tego mamy zdjęcia Dariusza Tarki, wykonane w Syrii, Aleppo, a także w Damaszku czy ruiny Palmiry. Można uznać, że ten materiał ilustracyjny, mówię o tym załączonym na końcu, tak, bo jest jeszcze wewnątrz książki, dobrze oddaje klimaty Bliskiego Wschodu i uzupełnia treść książki w sposób właściwy. Map również kilka by się znalazło w tekście, natomiast jeżeli chodzi o mapy załączone na końcu, to przedstawiają one zasięg terytorialny Państwa Islamskiego. Graficznie nie powalają, ale zadanie wykonują. Warto zwrócić uwagę, że dodano do nich legendę po polsku, ale nazwy na mapie zostały już w języku angielskim. Ostatnia mapa pokazuje zasięg działania terrorystów z Państwa Islamskiego, w związku z czym daje to też pokaz, jakich krajów problem dotyczy. I też trzeba przyznać, że podobnie jak w przypadku ilustracji, mapy również spełniają swoje zadanie. No i niestety, analiza licznych błędów, z których część jest według mnie kompromitująca dla autorów, mieniących się przecież ekspertami od omawianej tematyki. W efekcie książka podnosiła mi ciśnienie lepiej niż kawa i cała jest poba zgrana ołówkiem. Na stronie 9 w artykule Krzysztofa Danielewicza czytamy: według danych 60% wszystkich mieszkańców liczących 5,9 miliona ludzi w Jordanii stanowią Palestyńczycy, którzy przybyli w latach 50. XX wieku do powstającego wówczas państwa Izrael, z czego w ZARKA odsetek ten stanowi 80%. To, że państwo Izrael nie powstało w latach 50. tylko w 1948 roku, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego Palestyńczycy mieliby przybywać do państwa Izrael, a jeżeli nawet by przybywali do państwa Izrael, to czemu nagle znaleźli się w Jordanii? Swoją drogą można zobaczyć na oryginalny tekst, widać mocną inspirację, ale sformułowanie o przybywanie do powstającego Izraela jest niestety autorskim wkładem Krzysztofa Danielewicza. Na stronie 10 czytamy, że matka Zarkałiego, cytuję, dysponując jedynie małą pensją, koniec cytatu. Natomiast jeżeli zajrzymy do oryginału, okazuje się, że jest tam napisane small pension, czyli małą rentą. To jest normalne. Dostaje się rentę po śmierci małżonka, a nie pensję. Po prostu fałszywy przyjaciel. Brzmi tak samo, ale znaczy coś innego. Na stronie 16 mamy informację, że był król francuski Louis VII, czyli Ludwik VII, też jest błąd w zapisie, a że w Mosulu znajduje się Great Mosque of Al-Nuri. Być może w pracy anglojęzycznej należałoby tak opisać, natomiast po polsku byłby to wielki meczet An-Nuriego w Mosulu. N jest literą słoneczną, więc należałoby Al przeczytać jako An. Na stronie 28 mamy informację, cytuję. Liderzy Al-Kaidy wezwali do posłuszeństwa i wielności liderowi ISS Commander of the Faithful Abu Omarowi al-Baghdadiemu.
Koniec cytatu. Po pierwsze, nie liderowi, tylko przywódcy. Tak, to znowuż jest dosłowne tłumaczenie z angielskiego. No i chyba jednak on miałby tytuł przywódcy wiernych, tak, a nie Commander of the Faithful, albo ewentualnie jakiś arabski, znaczy na pewno miał arabski odpowiednik, tak, ale można było go podać albo przetłumaczyć na polski. Na następnej stronie wracamy do anglojęzycznych nazw meczetów. Mamy Umayyad Mosk w Damaszku zamiast meczet Umayyadów. No to jeszcze by mogło ujść, ale najsłynniejszy meczet chyba świata islamu, no poza Kabą oczywiście, The Aqsa Mosk w Jerozolimie, to jest przecież meczet Al-Aqsa. Na stronie 39 jeden z wielu kwiatków stylistycznych, cytuję, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ręce sił bezpieczeństwa Iraku. Kolejny anglicyzm, oficjalna pozycja amerykańskiego Departamentu Stanu. No, po polsku byłoby to oficjalne stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu. No, oprócz tego Sons of Iraq raczej się tak ta organizacja nie nazywała, tylko nazwali się po arabsku. Na stronie 51 i 52 mamy, no moim zdaniem, najmocniejszą rzecz, która jest jednak wspomnianą tą kompromitacją. Otóż mamy informację o napisie, który miał brzmieć, cytuję, teraz twoja kolej, dyktatorze. It's your turn, dictator. Koniec cytatu. Nie wiem, po co napis został przetłumaczony na angielski w książce, która była, było, nie była pisana jest po polsku. No i nic dziwnego by było z tym, ani groźnego w sumie, gdyby nie to, że na następnej stronie, o czym jeszcze w książce informacja jest, została reprodukcja tego obrazu. Ja arabski znam słabo, ale dwa z trzech wyrazów byłem w stanie odczytać. Otóż dwa następne, wyraz drugi i trzeci, to jest ja Bashar, czyli ja to pełni funkcję wołacza, Bashar no to jest imię dyktatora, tak? Prezydenta Syrii. Pomogli mi znajomi, tak? Że to jest Arhul albo Irhul ja Bashar, czyli wynoś się Bashar po prostu. Nie ma mowy o żadna twoja kolej dyktatorze. Nie wiem skąd to Krzysztof Danielewicz wytrzasnął. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej został przetłumaczony przez Krzysztofa Danielewicza jako Korpus Rewolucyjny i w nawiasie podał nam rzekomo chyba oryginalną nazwę The Iranian Revolutionary Guard. Co już widać, że to jest Gwardia Rewolucyjna, czyli właśnie ten Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, jak to się po polsku prawidłowo od lat określa. Tylko uśmiech na twarzy, czy właściwie taki uśmiech przez łzy może wywołać sformułowanie. Cytuję, syryjscy sunnicy rebelianci odpowiedzieli, tu jest też jako cytat w książce, my wszyscy jesteśmy The Nasra Front. No tak, odpowiedzieli po angielsku. Albo należało przetłumaczyć wszystko, czy jesteśmy frontem Nasra, tak? Czy jakkolwiek by to brzmiało. Czy należałoby zostawić wszystko po arabsku, bo raczej wypowiadali to w języku arabskim. A tak mamy tłumaczenie mieszanki anglo-polskiej. Zresztą takich przykładów naprawdę można byłoby mnożyć. Kolejna ciekawostka, tym razem z tekstu Rafała Zgryziewicza, który nam wyjaśnia, że Wilayat to są regiony administracyjne państwa islamskiego i tutaj nawet, że często był charakteryzowany jako prowincję, nawiasie province. Tak, bo to jest po prostu prowincja po arabsku. Na stronie 63 Rafał Zgryziewicz pisze o Departamencie do spraw dotacji, modlitw i meczetów, który miałby się rzekomo w oryginale nazywać The Diwan of Dawa and Masajid. Czyli generalnie widać, że to jest dwie rzeczy w rzekomym oryginale, które jest mieszanką transkrypcji z arabskiego i słówek angielskich jak de i and. I są tylko dwa elementy. Dawa, czyli propagowanie islamu i Masajid, czyli liczba mnoga od meczet, czyli meczety. Czyli to jest departament zapraszania do islamu i meczetów. Dotacji tam nic nie ma, przynajmniej nie w tej nazwie, która została podana. Na stronie 68 znajdujemy dwa takie ciekawe miejsca. Pierwsze, kwestia bezpieczeństwa leżała także w kompetencjach sił policyjnych, lokalne bezpieczeństwo wewnętrzne, tak, czyli że mamy powtórzenie, to znowuż nie lokalne, a miejscowe. Jest po angielsku pewnie lokal. I kolejny anglicyzm, samochodach specjalnie dedykowanych na potrzeby prowadzonych działań. No, były to samochody specjalnie przeznaczone na potrzeby prowadzonych działań, a na pewno nikt dedykacji na nich nie wypisywał. Na stronie 79 Andrzej Szymański pokazuje działanie konkwistadorów jako przykład działań psychologicznych, że siały przerażenie wśród rzesz wojowników, tak, górowały techniką i w ten sposób mały oddział był w stanie zwyciężyć. I tak poniekąd było, ale zapomina o tym, że z Hiszpanami sprzymierzały się miejscowe plemiona indiańskie, które nienawidziły na przykład Azteków i wolały Hiszpanów zamiast tamtych. Potem pewnie się przekonało o tym, że to była błędna decyzja. No ale niemniej jednak, tak, Hiszpanie potrafili znaleźć na miejscu całkiem potężne siły sojuszników. I tego tutaj Andrzej Szymański nie wymienił. Na stronie 92 Andrzej Szymański stwierdza, że
cytuję, można równoprawnie stwierdzić, że islam jest, ale i nie jest religią pokoju, a także dalej argumentuje, że jeżeli chrześcijanin chce znaleźć religijne uzasadnienie dla swych agresywnych działań, podobnie jak muzułmanin, bez problemu je odszuka w wielowiekowym dorobku myśli chrześcijańskiej. Koniec cytatu. Tak, różnica jest taka, że te rzeczy są w myśli chrześcijańskiej, w dorobku, który można odrzucić, natomiast tam są wpisane w Koran, tak, a Koranu muzułmanin odrzucić nie może. Nie jest to narzut jak gdyby z filozofii wynikający, tylko po prostu bezpośrednie źródło danej religii. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy islam jest religią pokoju, czy nie jest, należy wspomnieć, że islam to jest słowo oznaczające całkowite podporządkowanie woli Allaha. Tak, muzułmanin to jest ktoś, kto wypełnia wolę Allaha. I to jest o to chodzi, a nie o ten pokój. Salam, tak, to słowo. Jeżeli mi się uda, to zamieszczę w opisie link do bardzo ciekawej debaty między Davidem Woodem a Shabirem Ali na temat tego, gdzie jest więcej przemocy, w Biblii czy Koranie, i będą mogli Państwo sobie zapoznać się z opinią zarówno muzułmanina, jak i chrześcijanina i sami wyrobić sobie zdanie. Z artykułu Jacka Laszmana na stronie 99, trzy razy obok siebie metody komunikacji czy środki komunikacji jako przykład błędnego stylu. Na stronie 140 w artykule Agnieszki Czarnoty-Huglugt mamy rysunek pierwszy, schemat przedstawiający źródła dochodu organizacji terrorystycznej IS, i to jest proporcje z dochodu z 15 źródeł w procentach. Tylko nie wiem, w jaki sposób są zrobione, bo te procenty nijak się do 100% nie sumują. A wyjaśnienia, ile dobrze pamiętam, nie znalazłem. Uwagi można byłoby naprawdę mnożyć, ale i tak jest to długa recenzja. Natomiast zainteresowanych przyjrzeniem się sprawie głębiej zachęcam do zapoznania się z moją recenzją publikowaną na łamach Clio. Link będzie w opisie. Reasumując, państwo islamskie, ISIS, historia powstania, taktyka działania, jako całość jest publikacją słabą. W znacznej mierze powstał niczym głuchy telefon poprzez wykorzystanie wtórnych materiałów anglojęzycznych. Dodatkowo, jak pokazałem wcześniej, czasem wyjątkowo nieumiejętnie. Mamy zatem dorobek badaczy anglosaskich, tyle że pokazany w krzywym zwierciadle. Na to wszystko nałożył się jeszcze brak redakcji stylistycznej i merytorycznej. Biorąc pod uwagę powyższe, nie mogę wystawić oceny innej niż akademicka dwuja. Na zakończenie chciałbym serdecznie pozdrowić honorzego Straży Granicznej Przemysława Tureczka, który jest moim wiernym widzem, jak się okazuje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, zachęcam do komentowania, polubienia tego filmu, jeżeli komuś oczywiście się spodobał, a także subskrybowania kanału i zapoznania się z innymi materiałami tutaj umieszczonymi. Niektóre z nich widoczne są na ekranie.